Witam serdecznie. Ja jestem Nytyk, zapraszam Cię na film poświęcony EVE Online. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat eksploracji, a raczej tego, w jaki sposób zacząć w ogóle temat eksploracji i jak zacząć się w to bawić. Na początek okręt. Każda frakcja otrzymuje fregatę na start, jeżeli chodzi właśnie o skanowanie. I tak, jeżeli chodzi o Amara, no to będzie Magnat, jeżeli chodzi o Galentę, no to mamy Imikusa, później Matar dostaje Proba. Jeżeli chodzi o Kaldari, bo ja tą postać wybrałem, no to dla mnie to będzie Heron. Wszystkie te fregaty praktycznie niczym się ze sobą nie różnią, oprócz tego, że powiedzmy mają nieco inaczej ustawione sloty, czy to właśnie med sloty, czy low sloty, ale to na początku nie ma większego znaczenia. Istotne jest to, że każde podniesienie levela fregaty swojej frakcji podnosi nam siłę naszych probek, czyli przez to skuteczniej wykrywamy kosmiczne sygnatury w przestrzeni, szybciej po prostu skanujemy. Kolejna rzecz to umiejętności naszej postaci. I tak, jeżeli chodzi o Alpha Konto, mamy tutaj kilka ograniczeń, ale w dziale Scanning możemy wyskillować Astrometric na poziom 3. Wszystkie te skille z Astrometrica są dosyć istotne właśnie, jeżeli chodzi o eksplorację. I tutaj mamy właśnie Astrometric jeszcze Acquisition, Rangefinding i Pinpointing, gdzie Pinpointing niestety dopiero na Omedze będzie dostępny, ale tym się nie przejmujemy. Jak konto będzie aktywne, no to będzie można sobie to doskillować. Kolejne dwa ważne skille, no to na pewno będzie hacking do otwierania właśnie puszek na datasite'ach i archeologia do site'ów typu relik. I ostatni skill, który właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą wymieniając okręty, no to fregata naszej frakcji. Tutaj ja zrobiłem już sobie Kaldari fregatę na czwórkę, więc na koncie Alfa, no mam maksymalny dostępny bonus, jeżeli chodzi właśnie o siłę sygnałów moich probek. I kolejna kwestia to feed naszego okrętu. Jeżeli chodzi o mojego Herona, no to ja sobie go poskładałem po swojemu. Na high slocie ustawiłem Expand Probe Launch, czyli tutaj mówimy o module, który może wykorzystywać zarówno zwykłe core'owe proby do skanowania sygnatur, ale również kombaty, które służą nam do wyskanowywania różnego rodzaju okrętów, graczy przede wszystkim, no i wszystkiego, co postawione jest przez gracza w przestrzeni. Kolejna kwestia to są medsloty, czyli napęd, bo czasami trzeba podlecieć szybko do puszki. Później mamy dwa moduły do otwierania puszek właśnie na relik i datasite'ach. No i mamy jeszcze dwa bonusy do skanowania. Jeden zwiększa nam szybkość skanowania, czy szybkość analizy naszych probek, a ten drugi zwiększa siłę naszych probek, siłę skanowania, przez to też oczywiście jest nieco szybciej. Ja z tym wszystkim nie byłem w stanie się zafitować, więc dołożyłem dodatkowo koprocesory na low slocie, żeby zwiększyć ten właśnie zielony pasek. To mi dało efektywnie właśnie możliwość zafitowania tego wszystkiego tutaj. No i na koniec rigi, które też zwiększają siłę naszych probek. Można zafitować tylko i wyłącznie dwa, bo każdy z nich bierze 200 kalibracji, więc maksymalnie możemy wykorzystać 400. Ten wolny slot rigowy można tutaj zostawić pusty, to nie ma większego znaczenia, tym się w ogóle nie przejmujemy. Jeżeli chodzi o proby, ja wykorzystuję frakcyjne proby. One są nieco droższe, ale dają też nieco większą siłę sygnału. I zarówno zwykły korowy zestaw, tak samo Combat Prop, taki zestaw kosztuje około 3,5 miliona, gdzie finalnie, no powiedzmy, nasz statek będzie kosztował wtedy gdzieś około 8 milionów. Nie jest to mało, ale ten content jest względnie bezpieczny i tutaj myślę, nie ma się czym przejmować. Jeżeli będziesz postępował zgodnie z instrukcją, to raczej nie stracisz swojego statku i sam okręt też bardzo szybko się zwróci. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o statek i skille. Teraz pokażę panel do skanowania. Jest on tutaj zaraz przy kapasitorze, wystarczy kliknąć właśnie tę ikonę Scanners, następnie Probe Scanner, no i otworzy nam się okno. Standardowo jest ono złączone ze sobą, czyli mam na myśli tutaj mapę i listę naszych sygnałów. Możemy to okno rozdzielić. Klikając ten kwadrat, wydzieli nam się osobne okno, które sugerowałbym złączyć z Overview, no i samą mapę, którą będziemy mogli sobie zmniejszyć, zwiększyć, to już w zależności od potrzeb. Ja sugeruję właśnie zostawić ją w ten sposób. I teraz co dalej? No, zajmiemy się skanowaniem Cosmic Signature, czyli tej pozycji. I teraz, co tam możemy znaleźć? No, przede wszystkim wormhole, czyli mam na myśli tutaj zakrzywienie czasoprzestrzeni, który funkcjonuje jak zwykła brama. Może nas to przenieść do highseka, lowseka bądź nullseka w jakimś innym regionie niż w danym momencie się znajdujemy. Może nas to przenieść też do poczwen, czyli takiego regionu PvP. To jest dosyć intensywna przestrzeń. Jest tam pewien content, który może robić początkujący gracz, ale do tego trzeba mieć wiedzę. Ja tą wiedzę postaram się w najbliższym czasie przekazać, zrobię na tym osobny materiał. Kolejna kwestia to jest WSpace, czyli mówimy tutaj o przestrzeni, która jest nieoznaczona na mapach. To jest też dosyć rozległy temat, dosyć rozległy obszar. Też znowu temat na jakiś odrębny materiał.
Następną sygnaturą, którą możemy wyskanować, to będzie na pewno combat site. I teraz na combat site'ach trzeba już trochę postrzelać, to będą jakieś tam NPC różnych frakcji. Jest tam ciekawy loot do złapania, bardzo fajna sprawa, ale nie do końca może na początek. Ten temat może eskalować, tam mogą się pojawić kolejne iteracje tych site'ów. Dosyć szeroki obszar, też na pewno na jakiś osobny materiał. Następnym obiektem, który możemy wyskanować, to będzie gas site i tutaj mówimy o anomalii, gdzie możemy spotkać chmury do wydobycia. I to jest ciekawe, bo tam już zwykły początkujący gracz może przy pomocy Ventury i pewnych modułów właśnie do wydobywania gazu może pozyskać na pewno więcej pieniędzy niż kopiąc zwykły Velspar gdzieś tam w Imperium, ale to też znowu materiał na jakiś tam inny czas. No i na końcu możemy wyskanować relik i data site'y. To są site'y, które jeszcze pokażę podczas tego materiału, ale myślę, że warto byłoby wspomnieć o pewnych wyjątkach, jeżeli chodzi właśnie o te dwie anomalie. I teraz jak do tego podejść? Ja pokażę stronę internetową, którą też podam w samym opisie do tego materiału. Tutaj mamy i wiki, gdzie dosyć szeroko jest opisana cała eksploracja. Tu są wszystkie tematy, o których w tej chwili mówię. Ale to, co chciałem pokazać i na co chciałem zwrócić uwagę, no to właśnie te ghost site'y. I tutaj mamy tak. Site, który w swojej nazwie, jak będziemy skanować, będzie miał taką wzmiankę. Covert Research Facility. Tutaj sugerowałbym nie lecieć na początek. Jest to dosyć skomplikowany site, jednak wymaga on pewnych już umiejętności, wprawy, jeżeli chodzi właśnie o otwieranie puszek i tak dalej. Jeżeli popełnisz jakiś błąd na tym sajcie, to po prostu stracisz swój statek, więc odpuść. Ten site oczywiście można znaleźć w highsecu, w lowsecu, praktycznie wszędzie. Więc to jest jedna kwestia. I druga kwestia to jest Sleeper Cache. I to są sajty też dosyć skomplikowane. Pełne opisy są tutaj pod tymi linkami. To jest w ogóle też rzecz na jeszcze inny materiał. My się dzisiaj tutaj zajmiemy tą ultra podstawową kwestią, czyli relic site'y i data site'y. Dobra, tyle jeżeli chodzi o teorię. Teraz zajmiemy się praktyką, czyli jak zabieramy się za skanowanie. No przede wszystkim musimy wyrzucić probę. Nasze proby to jest dokładnie takie coś w przestrzeni. Możemy to powiększać i pomniejszać. Możemy wykorzystać do tego ten właśnie tutaj znacznik. Ale równie dobrze możemy to zrobić za pomocą Alta na klawiaturze i kółkiem. Możemy też to sobie zwiększać i zmniejszać. My będziemy skanować Cosmic Signature, to jest ten obiekt. I teraz myślę, że warto było powiedzieć tutaj jeszcze jedną rzecz. Te sygnały pojawiają się maksymalnie 5 AU od planet. I to jest dosyć istotne, bo w momencie, kiedy będziemy wlatywać do następnego systemu, to nie będzie takiej sytuacji, że sygnał będzie gdzieś w wolnej przestrzeni. One zawsze się będą pojawiać koło planet. Więc jeżeli zaczniesz skanować, to nie skanujesz na 16 czy tam na 32 AU, bo to jest, myślę, strata czasu. Normalnie schodzimy do, powiedzmy, 8 AU. Naprowadzamy sobie nasz obiekt na, powiedzmy, planetę, przy której najbliżej stoi ten nasz punkt i zaczynamy skanować. Literka B na klawiaturze odpala nasze proby. Na początek to całe skanowanie będzie no nieco dłuższe, bo jednak mimo wszystko nie mamy skilli i ten proces musi tutaj sobie przejść. No i mamy tutaj już informację o pierwszym wormhole'u, który wyskanowaliśmy. I teraz jeszcze jedna rzecz, taki pro tip, bo całym tym ekranem możemy sobie ruszać dowolnie i to jest fajne, to jest pełne 3D. Ale w tym przypadku możemy się łatwo pogubić. Ja sugeruję klikać dwukrotnie, czyli w momencie, kiedy klikniemy dwa razy bądź znowu, no to cała mapa zmienia się nam w płaszczyźnie. I wtedy też warto by było po prostu naprowadzić kwadrat na dany obiekt, kliknąć jeszcze raz, następnie poprawić też w pozycji drugiej, zmniejszyć jeden ząbek i klikamy B, czyli skanujemy. Znowu zmniejszamy. Poprawiamy, góra, dół, mamy B. Musimy to jeszcze raz doskanować, czyli zmniejszamy. Możemy też kliknąć na ten obiekt, żeby sobie scentrować, tak jest, myślę, dużo łatwiej. Dobra, mamy to na 100%. To jest ikona wormhola. Ja sobie pozwolę na to polecieć na, powiedzmy, 70 km i zobaczymy, co to jest. No dobrze, jesteśmy na miejscu i mamy tutaj sobie wormhola. Możemy sobie to przybliżyć i zobaczyć, jak to wygląda. Ciekawy obiekt. Żeby więcej informacji na ten temat poznać, no to klikamy sobie i co my mamy tutaj napisane? Unknown parts of space.
to pierwsze zdanie, czy w sumie drugie zdanie, informuje nas o tym, dokąd prowadzi ten wormhole. Ja tu zrobię taką krótką zajawkę. Jeżeli chodzi o Anno Parts of Space, no to jest właśnie ta przestrzeń tak zwana wormhole'owa i tutaj na początek, myślę, nie będziemy wlatywać. O tym zrobimy, tak jak powiedziałem wcześniej, osobny materiał. Skanujemy dalej. Jeżeli trafię na coś ciekawego, to będziemy to omawiać na bieżąco. No właśnie, teraz mamy sytuację, gdzie tu od razu sugerowałbym odlatywać. Ja tutaj akurat na szczęście nie widzę. Tak, nie widzę NPC-ów, jest czysto. Ale jeżeli znajdziesz takiego wormhola z takimi skałami w koło, to nawet nie czekaj, po prostu od razu odlatuj. To jest wormhole, który prowadzi do Poczwan. Można sobie sprawdzić jeszcze właśnie do Triglavian, do przestrzeni triglawiańskiej. Dolatujesz takiego wormhola, to niezwłocznie opuść to miejsce, bo NPC, które czasami bronią tego wormhola, mogą cię po prostu zestrzelić. Kolejną rzecz, którą udało nam się wyskanować, to jest Combat Site. I to jest właśnie ta ikona, tej jakby strzałki. Myślę, że ważna rzecz to to, że nie trzeba tego wyskanowywać na 100%, żeby właśnie dowiedzieć się, że to jest Combat Site, bo już w pierwszym momencie jest widoczna ikona, więc tak naprawdę nie ma potrzeby tego skanować na 100%, jeżeli tego nie chcemy realizować. No i dobrze, mamy w tym momencie data site'a, ta ikona jest właśnie charakterystyczna, w nazwie nie ma tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli w wyjątkach, warpimy na to na zero. No i jesteśmy na data site'ie i teraz tak, tutaj mamy do otwarcia 4 puszki, te data site'y się różnią między sobą, jest kilka możliwości. Odlatujemy do pierwszej z nich i zaczynamy otwierać. To, co jest jeszcze, myślę, istotne, data site'y otwiera się modułem do data site'ów, a relic site'y, które praktycznie tak samo wyglądają, bo to też są po prostu puszki do otwierania, otwiera się te puszki po prostu innym modułem. I na tym polega tylko i wyłącznie różnica. I teraz o co chodzi? Przed nami jest minigierka, swego rodzaju saper, który, można powiedzieć, działa turowo. My jesteśmy wirusem, tu jest nasz poziom HP, tu jest nasza siła naszego sygnału, naszego jakby ataku. I teraz naszym celem jest przeklikiwanie się przez te pola w poszukiwaniu jakby ostatniego klucza do rozwiązania tej zagadki. Te cyfry, które się pojawiają, to jest informacja, jak daleko jestem od rozwiązania tej zagadki, czyli od takiego, powiedzmy, takiej blokady, tylko że ona jest specyficznie wygląda, ja pokażę, jak dojdziemy do tego, bo to nie ma sensu tej grafiki opisywać. Możemy natknąć się właśnie na blokady przejścia, które można zaatakować. Tutaj jego siła ataku to jest 20, jego HP to jest 50. Można to robić, ale póki mam jeszcze jakieś inne rozwiązania, inne wyjścia, to nie ruszam tego. Na swojej drodze możemy też napotkać klucze, czy też inne atuty. Ten konkretny atut pozwala mi regenerować moje HP. No w tym momencie mamy prawie full, więc nie będę go wykorzystywał. Tu już mamy znowu dwójka, trójka, czyli tu się jakby oddalam, ale znowu przybliżam. Mam teraz sytuację, gdzie już jestem bez wyjścia, więc spróbuję go pokonać. Robię to amortyzując, więc jednym kliknięciem trochę zwracam sobie HP i tracę, no bo wiadomo, walczyłem. Teraz mamy dalej. Jeżeli chodzi o białe pole. Białe pole to jest, tam może być niespodzianka, czyli tak naprawdę albo może być blokada, czyli znowu jakiś tam obiekt do zwalczenia, albo może być atut, który da nam możliwość walki z tymi konkretnymi blokadami. Ale póki mam jeszcze dalej przejście, to nie będę tego otwierał. Czwórka, piątka. Ważne, żeby właśnie też uciekać do takich dużych przestrzeni, bo wtedy też jest większa szansa na to, że znajdziemy to nasze rozwiązanie. Wszystko wskazuje na to, że to będzie chyba u góry. Jedynka, jedynka, czyli jedno pole ode mnie jest to rozwiązanie. Sprawdzam tu, dwójka, czyli dwa pola ode mnie, czyli może być to tu. No niestety znowu mamy blokadę. Biorę ten atut i tu w tym przypadku mam kartę. To jest drugi z, można powiedzieć, czterech atutów, które możemy spotkać. Ten atut zmniejsza mi to HP o połowę tego gościa, więc właśnie kliknąłem, wykorzystuję go, o 25 punktów mi to zmniejszyło, teraz go raz uderzę i go zlikwiduję, bo miałem 25 siły. Idę dalej, następna blokada. Dobrze, już tutaj spróbuję zawalczyć z nim. Jedno pole ode mnie jest rozwiązanie zagadki, czyli może być tutaj, teraz może być
Nawet tutaj może być. Jest, dokładnie. I to jest rozwiązanie zagadki. Muszę to zwalczyć. HP mi starczy, bo mam 50, muszę go uderzyć tylko w sumie 3 razy, więc minus 25, bo mi tylko 10 HP zabiera. Jeszcze raz i jeszcze raz i to jest wszystko. I teraz mogę otworzyć puszkę, no i wziąć to, co tutaj mam w środku. No akurat się nie pofarciło, bardzo mało pieniędzy. I idziemy otwierać następną puszkę. Ok, skanujemy dalej. No i mamy tutaj w tym momencie wormhola, który na pewno nie prowadzi do żadnego Unknown Path of Space. I co tutaj mamy? Highsec. I w tym konkretnym przypadku może pokażę, jak to działa. Podlecimy sobie do niego i po prostu przeskoczymy. Możemy go wykorzystać jak zwykłego gate'a. I gdzie nas przeniesie? My w tym momencie jesteśmy w przestrzeni kaldarskiej, a przeniósł nas do przestrzeni amarskiej. 62 skoki od miejsca, gdzie byliśmy. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Można wykorzystywać w ten sposób wormhole do podróżowania po całym Imperium. Ja wracam, bo tam jeszcze mam 2 sygnały do przeskanowania. Tutaj są 4-5 sygnałów, więc wliczając tego wormhola, więc 4 sygnały są do przeskanowania. Zobaczymy, co będzie dalej. No i tutaj mamy Saita, to jest data, ale trzeba zwrócić uwagę właśnie na opis Covered Research Facility. Ja to w tym momencie zignoruję, bo nie będę w stanie otworzyć tej puszki. Skanujemy dalej. No i mamy kolejny wormhole, który prowadzi na pewno w inne miejsce niż Unknown Path of Space. Tutaj mamy Lowseca. I po wskoczeniu do tego wormhola będziemy w Lowseku, czyli w przestrzeni, gdzie faktycznie możemy już napotkać na jakichś wrogich graczy. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o samo skanowanie. Ja jeszcze może na koniec powiem kilka tematów, na które trzeba by zwrócić uwagę. Po pierwsze, jeżeli chodzi o proby, nie trzeba się martwić, że one się zużywają. Proby, ten zestaw, który zakupisz, on będzie z tobą cały czas. Tych probek praktycznie nie da się zgubić, one się oczywiście nie zużywają. Czas tutaj, który jest podany, to jest czas, kiedy one faktycznie wygasną, czyli jeżeli ja bym w tym momencie skanował w systemie powyżej tej godziny i 4 minut, no to wtedy dopiero one znikną. Jeżeli ja bym przeskoczył przez tego wormhola bądź przez jakiegokolwiek gate'a, to one się schowają mi z powrotem do cargo i będę mógł sobie ten problaczer przeładować. To jest ważna rzecz. Trzeba pamiętać o tym, o czym powiedziałem wcześniej, że dwuklik zmienia płaszczyznę. To bardzo, bardzo pomaga, jeżeli chodzi o skanowanie. Całe to moje skanowanie, które realizowałem, nie wiem, może z pół godziny, z 40 minut efektywnie, no zarobiłem, za wyjątkiem tych probek, 28 milionów. To nie jest dużo, ale tak naprawdę w godzinę można zarobić 100 milionów. Wszystko zależy tak naprawdę od szczęścia. Skanowanie na tym polega, to jest takie typowe RNG. Tyle jeżeli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że sam film był bardzo pomocny. Ja bardzo dziękuję za uwagę i życzę owocnego skanowania. Do usłyszenia, cześć!